Jesteśmy ze zwycięzcą. Byś taki robił? Nie. Jesteśmy ze zwycięzcą turnieju do 71 kg. Muslimem Tulszajewym, witaj. Witam. Jak to na zwycięzcę przystało? Siedzisz na tronie. Tak. Wygodnie mi. Wygodnie. Tu możesz opcje takie jeszcze mieć masażu. Tylko no nie tu jest trzeba. Podłączony. Właśnie trzeba włożyć pieniążek. A że jesteś wygrany, to tych pieniążków dużo masz. To możesz włożyć to jedno. Kurczę. Słuchajcie, jedziemy po kolei. Pierwsza walka z Jakubem Stefaniakiem. Bardzo podobna, jeżeli chodzi o przebieg do drugiej, natomiast zaczyna ono obalenia. Obalacie, macie w gardzie. Przesweepowałeś go i przeszedłeś sobie tam, popracowałeś i balaszkę wyciągnąłeś. Tak. Chciałeś to toczyć w parterze? Nie, nastawiałem się na KO, ale zawodnik zaskoczył mnie w stójce. Zaczął atakować, obalił mnie i skończyło się tak, wszedłem na dosiad, bo przesłupowałem. Biłem z góry, chciałem skończyć, ale zawodnik się wykręcał i przesłupował mnie, bo przesłupowałem i balachę założyłem, bo było pod ręką. Tak się skończyło. Krótka walka, minuta 44, walkę półfinową z Gałązką. No trwała minutę, dokładnie krócej, i tam od razu poszedłeś do balaszki, też niby stan już ten sam, bo cię obala. Czyli... Tak, zaatakowałem zawodnika w stójce, też wszedł w nogi i obalił mnie, ale miałem go w gardzie, wpiłem go do gardy, no i też uderzał z góry i znalazłem tą rękę i wyciągnąłem to balachę też. No i twój finał z Radosławem Domańskim, który przed twoją walką finałową no, troszkę się namęczył, żeby to wygrać, żeby się dostać do tego finału. Nawet tą walkę przegrywał na punkty, no ale ostatecznie wygrał, no i w finale, tak jak zastanawiałem się trochę, to kosztowało go zdrowia i energii. Czy czułeś, że Radosław Domański jest zmęczony odrobinę? Tak, widziałem tą walkę i widziałem obu zawodników zmęczeni. No i ja też nie byłem w dobrym stanie, też byłem zmęczony. Mhm. Runda trwała trochę dłużej, bo dwie minuty, ponad dwie minuty, no ale zakończyłeś to gilotyną. Muslim Tulszajew ma pewne markowe zagranie. Mianowicie, jak leży na plecach w parterze, to łapie swojego przeciwnika za piętę i go obala. Takie wyhaczenie, co ty na to? No bo jak to jest z góry, to często próbuję balachę na nogę wyciągnąć, ale jak nie wychodzi mi, teraz już nie próbuję i tak wpadłem na pomysł, żeby tak obalać i stać. Do stójki. No ten kto analizował twoje walki, chociażby twoja ostatnia walka w Suwałkach, gdzie Rynkowski przeanalizował wszystko, no on dobrze wiedział, że to twoje markowe. Jesteś zawodnikiem, który w tym roku stoczył 10 pojedynków, to jest bardzo dużo, a masz 17 lat, z tego tak. Tylko dwie przegrane, czyli 8 wygranych pojedynków, to jest bardzo duże tempo. I z tego, co wiem jeszcze, zanim ci tu odpowiesz na to, to słyszałem, że zaraz niedługo będziesz po raz 11 występował na gali. Lada dzień. No tak. Są no dlaczego takie tempo? No, lubimy wyzwania z trenerem. Z trenerką i... Renatą Naczaj. Tak jest, z Renatą Naczaj i tak się składa, że wrzeliśmy mocne tempo. No. A powiem ci, wiesz co, że lepiej się z tobą rozmawiać niż na początku, wiesz? Już pogadasz nawet, powiem ci. No wiesz, teraz już tak jak walczę, dobieram doświadczenia do kamery, nie? Myślę, że się zaaklimatyzowałeś trochę tutaj, czuję się jak w domu. No, przywykłem do waszej kamery. No, już fotel masz, tron swój no. Nawet. No, żebyś tylko do niego za bardzo nie przywykł, wiesz jak to jest później. No. Nagle kończy się pieniążek i trzeba włożyć kolejny, a tu nie ma, wiesz. Dobrze. Dlatego na gal. Na galę go będę. Już go nabrał na galę, dobrze, no. To przedyskutuj to z trenerką, bo nie wiem, czym będziecie go wozić, ale no to z mojej strony to wszystko. Gratuluję tak naprawdę wygranej. Dziękuję. Fajny, bo turniej. Mamet Khalidow powiedział o tobie, że jesteś bardzo dobrze zapowiadającym się zawodnikiem i obiecującym. No to chyba lepszej promocji nie mogłeś mieć w Polsce. No. Nie? Pa, jeszcze skromny. Powiedział tak? Nie, no tak wnioskuję z tego, co robi. No, jak jest zapowiadający, no to obiecuję same sukcesy i dziękuję mu za te pochwały. I tyle.
No, no to myślę, że możemy skończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.